Okej, okay. Oj, karamba, dobra, żyję. Słuchajcie, uda się, jak nic się uda. Pety, radźcie sobie, ja chcę przeżyć. Okej, okay, nie żyjemy, pierwszy zgon. Halo, witam państwa, jest oczywiście Oskar, witajcie w kolejnym odcinku Sterna na moim kanale. Powrót challenge. Moi drodzy, challenge nie było bardzo długo, ponieważ były różne takie zdarzenia typu święta, jakieś tam dziady i tak dalej i nie było kiedy tych challenge nagrywać. Dzisiaj sobie wracamy z bardzo fajnym challenge'em. Autorski pomysł, aczkolwiek powiedzmy, że inicjatorem tego pomysłu jest Jestem SB, ponieważ on mi napisał na priv ten pomysł. W sumie tak na to samo wpadliśmy. Już wam wyjaśniam zasady. Pierwszym etapem challenge'u będzie latanie, jak widzicie, na alcie, po prostu, żeby to szybciej szło, 10 krzyżaków. Raz, dwa sobie to polatamy. Dropimy z tych krzyżaków itemy. Jakieś tutaj kastety, prawdopodobnie, nie wiem, klaty, spodnie, buty i tak dalej. I z ekwipunku, który mi wydropi, loguje się na zwykłą postać, ekwipunek ten zakładam i biję duchy. Solo, z krukiem. Dlaczego z krukiem? Dlatego, żeby nie było aż tak trudno, ponieważ jeżeli mi nie dropi nic fajnego, no to prawdopodobnie padnę jak kaczka. To po pierwsze, a po drugie, kruk ma Husariona i bardzo fajnie mi się z nim bije te mobki. Sam sobie nie poradzi, będę musiał go wesprzeć. Myślę, że może być całkiem ciekawie. Więc, jeżeli lubicie takie challenge, zostawcie kciuka, a my już nie przedłużamy, zaczynamy bić krzyżaki. Mam w tym momencie pusty ekwipunek i będziemy po prostu sobie te mobki bili. I jeżeli dropnie mi rar, to ten rar naprawiam i również zakładam. Problem tylko z tym, że na przykład Martumal ma chyba wymaganą moc, tak szczerze nie wiem, czy jakiś tam wymóg jest, żeby go założyć, więc go sobie odpuścimy. Natomiast jak dropnie Arkan lub Ion, no to muszę go naprawić i założyć. Co za tym idzie, trochę też mój budżet może ucierpieć. No po co mi Ion na barbie? Chociaż w sumie, czemu nie? Więc zaczynamy bić 10 razy krzyżak i za zdropiony ekwipunek idziemy się bić. Jeżeli mi nic nie dropnie, to idziemy po prostu nago bić, więc może być całkiem ciekawie. Więc słuchajcie, ja już nie przedłużam, bierzemy się za te krzyżaki, ja zrobię szybko 10 razy, wszystko wam to nagram. Jak coś będzie ciekawego dropiło, no to zobaczycie to już tyle. Dobra kochani, pierwszy krzyżak. Tak się teraz zastanawiam, co będzie, jeżeli dropną mi na przykład dwa arkany, chociaż wątpię. Po prostu ten jeden sobie zostawimy i tyle, można jakiś giveaway dla was będzie. To w sumie brzmi takim fajnie, więc po prostu jak coś więcej dropnie niż jeden, no to sobie dla was rozdamy. Dobra, pijemy pierwszego krzyżaka i czy coś dropnie? Póki co mamy nic, idziemy póki co nago bić te duchy, więc no chciałbym coś wydropić. Zobaczmy, co tutaj będzie. Okej, mamy jakieś itemy. Druidzki pas rażenia i duszy, maczeta tygrysa. Mamy broń, to jest bardzo dobrze. Mamy broń, którą będziemy musieli oczywiście naprawić. No, może być. No i mamy pasek, który jest w ogóle nie naprawiony. Super, w sensie naprawiony. Bardzo fajnie, dobra, mamy dwa pierwsze itemy. Lecimy krzyżaka numer 2. Dobra moi drodzy, 3 krzyżaki już za nami. Doszły do naszego kompletu rękawiczki, które dają mi moc i manę, więc całkiem ciekawie. A poza tym zgasło mi światło, bo za jasno było w tym pokoju mi po prostu i zgasiłem je sobie. Więc jeszcze 7 krzyżaków. Póki co wygląda to całkiem spoko, aczkolwiek no mogłyby trochę lepsze te itemy podropić jeszcze. 7 krzyżaków przed nami. Dobra, słuchajcie, 5 krzyżak właśnie jest bity, znaczy póki co on właśnie mnie bije. Dobra, słuchajcie, połowa już za nami, dropa niestety nie ma, natomiast fajnie dropią itemy. Mamy już w tym momencie pasek, 4 młoty, to super, jednego se w łeb walnę nim. No i mamy jeszcze 2 pary rękawiczek, te już są ciekawsze. I mamy na szyjnik, który daje nam siłę, więc całkiem spoko. No powiem wam szczerze, że póki co tego nie widzę. Brakuje nam jeszcze przede wszystkim klaty, spodni, butów, pierścionków w ogóle, a już jest połowa z nami, więc... Ajajaj, karamba. No dobra, lecimy dalej. Dobra, przed nami ostatni krzyżak, który zadecyduje tak naprawdę, co będziemy mieli na sobie podczas walki z duszkami.
Powiem wam, że to może być naprawdę trudny challenge. Jak w przypadku losowej obrony i ataku na duszkach było dosyć łatwo, bo po prostu miałem te itemki założone i byłem pancerny, tak, i moje pety wszystko robiły, tak tutaj mogę po prostu padać przez brak HP albo z takiegokolwiek defa, więc może być ciężko, może być ciężko. Natomiast jestem dobrej myśli. Wydaje mi się, że damy radę. Dobra, tak czy siak, że ten krzyżak mnie jeszcze nie zabił, będzie dobrze. Więc uwaga, ostatnie itemy. No, bojowe rękawice, dobra, super. Okej, no i teraz tak, co my tutaj mamy? Mamy 3 paski, 7 pał, nie, 8 pał, jeszcze lepiej, 7 pał i kastet w sumie. Pierścionek jest jakiś, dobra, 4 pary rękawic i naszyjnik, dobra. Dobra, damy radę, lecimy do Trentis. Hej, chwila przerwy, do zgarnięcia w tym tygodniu jest Kryolink, więc myślę, że całkiem fajna nagroda, możecie go zgarnąć. Napiszcie swój nick w komentarzu i warto też wspomnieć, że fundatorem tego konkursu jest MomoXDXD, a konkursu na Alakaje, którego swoją drogą wyniki są pod koniec tego filmu, był Red Screen. Dokładnie tak, więc zapomniałem to powiedzieć tydzień temu. Oglądajcie film dalej, piszcie komentarze. Dobra, moi drodzy, jesteśmy u Kowala i pora zastanowić się, co ciekawego będziemy tutaj ubierali. Na początku paski, mamy do wyboru 3. Mamy ten, którego nie możemy założyć, mamy taki i mamy taki, którego nie możemy założyć. Okej, okay, czyli mamy oczywisty wybór, że pasek da nam PZ plus 7 i kondycję 66. To jest to nawet fajny start, jeszcze mamy buffy gildyjne, które zaraz się w ogóle kończą, więc ich nie będzie. No ale mamy pasek, dobra, i teraz jeszcze mamy key. To będzie ciekawsze, co my tutaj wybierzemy? Obrażenia 30, może po obrażeniach pójdźmy po prostu, co? Chyba ta siekiera wygląda najbardziej korzystnie, ja wam powiem. O, no zdecydowanie jest najbardziej korzystna. Dobra, siekiera 50 obrażeń, zręczność 6, PZ 27, ubieramy sobie ją. Dalej mamy tutaj pierścionki. Pierścionek mamy tylko jeden, który daje nam zręczność 7 i odporność na ogień 5, co jest bardzo ważne przy walce z duszkiem ognia. Więc sobie założymy pierścionek oraz mamy rękawiczki. No i rękawiczki mamy... wszystkie są słabe, tak naprawdę. Te są fajne, siła 4, kondycja 49. Ewentualnie PZ 19 i mana 36. No nie, chyba jednak wolę kondycję. Chyba sobie wolę te rękawiczki ubrać, więc ja sobie teraz odpalę Kowala i sobie te rękawice naprawimy. No i sobie zaraz założymy. To są te, dokładnie, 2000 zł. Zakładamy te rękawice. I jeszcze teraz możemy sobie naszyjnik ubrać. Na naszyjnik daje nam po prostu siłę 6 i odpowiedź na energię. Okej, to też się nawet przyda. Problem teraz największy jest taki, jaki zauważyłem, że jak mam na przykład tutaj w EQ pierścionek, który jest mój, to jak go mogę stracić u śmierci? Co za tym idzie, muszę teraz odłożyć swoje itemy, a przynajmniej itemy, które mogę stracić u śmierci, do depo i czyścić je bez nich, więc to trochę słabo. No ale dobra, trzeba to trzeba. Widzimy się już na instancji duszków przed biciem bossa. Dobra, tak jeszcze na chwilę tylko wam powiem. Mam nadzieję, że nikt mnie tutaj nie zaatakuje, bo to będzie przynajmniej niesprawiedliwe. Ale za serię z orania graczy może być dosyć niekolorowo, więc szybko przebiegnę po prostu na drugą stronę. I oby tutaj nikt nas nie ornął po drodze, bo będzie naprawdę przypał. Byle do insty. Dobra, wszystko gotowe, buffy mi właśnie minęły. Zaatakujemy pierwszego duszka, najłatwiejszego oczywiście, bez motyla. Potem jeżeli będzie szło tragicznie, to na kolejne walki z tym motylem pójdę. Ten motyl i tak nie jest super wyekspiony, więc dużym wsparcie nie będzie, ale może hilnie chociaż kruk albo mnie, więc sprawdzimy, jak to idzie. Coś czuję, że może być ciężko, no ale sprawdźmy, nie przedłużajmy. Zacznijmy po prostu atakować duchę energii z takim ekwipunkiem, jaki mam. Niech tu kruk robi robotę. Kruk ma przynajmniej nam 71 level i husarion, więc powinien robić siekę, no ale zobaczymy. Ja rzucę furię póki co, mogę grubo skurduć ewentualnie wrzucić. Zaczymy ile bije w ogóle bez EQ. No, żeby być ciekawe, z tym toporkiem. Błagam, chcę to przeżyć. Dziab. O Jezus Maria, bije po 500. Oj, jest katastrofa. O Boże, jest katastrofa fest. Aż tak źle? O kurde, dobra, w ogóle nie mam żadnych odporności. On jest z pięści prawie zabił, czajcie to? On mnie prawie z pięści pocisnął. Nie, ja z motylem będę musiał kolejne walki lecieć, dobra. Ja z motylem tego nie zrobię nawet chyba. Ale będzie ciężko, dobra, odpalamy sobie drugą turę. Ten challenge jest nie do zrobienia. Dobra, leci w kruka na 6, niech oni w kruka balam, to jest to, on ma 3300 HP. Ja nic nie trafiam. Ja jestem beznadziejny. Ja nie mam już kondycji. Ale jest katastrofa, dobra, kamieniami go zabiję może tego gościa. Może będę gryzł, o! Bo gryzienie od broni nie zależy, chociaż kurde, ja mam siły i zręczności, nie wiem co mam robić. Dobra, bijemy sobie gościa. Okej, przeżyliśmy turę. Niech ten kruk się rzuci na niego, ma husarion w końcu, proszę was.
Niech ten kruk coś zaś się odpali, bo to będzie porażka. Dobra, bije w niego, bij, kruku. Daj grosza Wiedźminowi. Dobra, słuchajcie, ja go zdebufuję może, nie wiem. Zrobimy... Nie, nie mam nawet... Chwila, nie mam nawet przecież... kondycji już. Aj, karamba, będzie zgon. Będzie salto jak nic, te odcinek będzie drogi. Dobra, ale kruk bije ładnie, tyle dobrze, nie? Już pół HP zbite. Ja se zrzucam 3 kamienie. On jeszcze w ogóle żadnego piorunu nie rzucił. Okej, okay. Ojoj, ajajaj. Aj, karamba, dobra, żyje. O, okej, okay. No, łatwiutko, dobra. Dajemy sobie 2 okrzyki bojowe. Niech ten kruk zrobi robotę, naprawdę. Ja nie będę walczył. Dajmy 3 okrzyki bojowe, niech on mnie nie trafi po prostu. No super, dobra, dużo robię w tej walce. Kruk, wal. Bez kruka to była porażka, cześć, jakbym bez kruka miał to bić? W ogóle w życiu. Dobra, biję kruka, przeżyliśmy kolejną turę, jest okej, okay, jest okej, okay. Kamień, 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 zbijemy mu ochronę chociaż. A może jakieś gryzienie jedno włożymy, nie wiem. Jedno gryzienie mogę włożyć. Chapnę go chociaż, albo tarana mu walnę, walnę mu tarana, zmniejszę mu pela w ten sposób, to jest dobre. Że na to wcześniej nie wpadłem, dobra. Dawaj, 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 kruku. Wszyscy w ciebie wierzą, znaczy się mana skończy, będzie przypał. Au! Okej, okay, nie żyjemy, pierwszy zgon. Licznik zgonów, proszę na ekran, licznik zgonów jest, dobra. No i mamy pierwszego zgona, niestety, na najprostszym duszku. Bicie tego w ogóle bez... nie wiem, ja mam hopnąć teraz tam do niego, czy coś, czy on sobie poradzi? Może sobie poradzi ten gościu. No bo to walka trwa. Dobra, chinijmy się, zatokujmy tego duszka jeszcze raz. Póki co idzie fatalnie. Dobra. No tego już dokończmy bez motyla. Po prostu chinijmy tego peta i zaatakujmy, dobra. Dałem mu full debuffa, jak tylko się da. Dam sobie full obronę, jak tylko się da. Spróbujmy tego ducha zabić. On już ma pół HP wyekspione, Boże święty, ja nie mam many. Aj, karamba, dobra, ale weszła szpila, jest okej. Okay. Jest okej, okay. Okej, okay, bije kruka, bardzo dobrze. Taran, nie wszedł taran, niestety. O, niestety tarana nie ma. Damy gryzienie. Damy gryzienie i może debuffa jeszcze raz włożymy. Chociaż nie ma many, dobra. Gryzienie i większa obrona i jeszcze tutaj gry. A, dobra, dupa, nie zdążyłem. A, niedobrze. 1300 HP, jeszcze jeden strzał. Kruk, kruk, co robisz? Fuck, nie bij mnie. Nie, please, please, I'm friendly, Russian. Oh no, baby, please. Jezus, ten duszek jest dziki, dobra. Zabijemy go, mam nadzieję. Jest, dobra, duszek zrobiony, pierwszy zrobiony, jeszcze 2. Bijemy z motylem, nie ma w ogóle opcji, że nie. Bez motyla w życiu tego nie zrobimy. Z motylem jest szansa, bo nie dawał heal'a kogokolwiek, więc najprostszy duch zrobiony, zapraszam serdecznie na walkę numer 2. Okej, okay, przed nami walka numer 2, tym razem duch ognia. Motyl przyszedł, żeby nas wesprzeć. Pod żadnym pozorem nie mogę go uderzyć, bo nie mam żadnych agresów na ogień, on mnie walnie na strzałem 600 HP, więc... Zaatakujmy go i po prostu zajmijmy się debuffowaniem, jak tylko się da, dajmy gruboskórność, obronę, nie wiem, wszystko po prostu, żeby przeżyć. Mogę obstawę spróbować zabić, ale nie wiem co, pety pójdą. On już ma ognistą tarczę, mogę kamieniami zbijać debuffa ewentualnie, w sensie obronę. Zobaczymy. Kruk fajnie by było, jakbyś obstawę zabił, byku, dobra. Są pszczoły przeklętego kusznika, jeden strzał. No niezbyt fajnie, okej, okay, dobra, słuchajcie, lecimy jedną dynię kusznika, żeby go zabić, nie? Chociaż w sumie okej, okay, oni jeszcze się biją. Dobra, nieważne, nieważne, kusznik nie żyje, to polecimy może w rycerza. A ten rycerz zaraz mi zabije. Oh man! Dobra, zmieniłem w ogóle taktykę, nieważne. Pety, radźcie sobie, ja chcę przeżyć. O, dostałem heala, zajebiście, a motyla zapomniałem, dobra, nie jest tak źle, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, jest heal, a ten kurde przeklęty rycerz jest mocny, wam powiem. Ajajaj! O, niedobrze. O, oj, niedobrze, ale salto. Dobra, mamy drugi zgon. Zobaczmy karę u śmierci. 28k expa, masz szczęście, masz szczęście. Kilnijmy te pety i idziemy walczyć jeszcze raz. Ja muszę te duszki pokonać, nie ma opcji, że nie. Dobra, kochani, zmierzamy na loże ducha ognia po raz drugi, żeby go zabić. Nie ma obstawy chyba. Nie, ma obstawę, okej, okay, ale ma obstawę odbitą. Dobra, 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 lecimy. 5, 5. Okrzyk bojowy, ryk. Taka jest moja taktyka, żeby zabić ducha. Spróbujmy. Jest okrzyk. Jest ryk, bardzo dobrze, dobry debuff. Jestem kurde jak wudu normalnie w tej drużynie. Motyl idzie go tłuc. Nie wiem jakie motyl ma resy na ogień, chyba małe. Ojojoj, chce mnie podpalić, a to by było groźne. By był martwy, dobra. Kruk musi się odpalić. Kruk musi się odpalić i go całkowicie zabić. Wrzucę gruboskórność. W ten sposób.
Fury nie ma co sobie dawać. Okej, on ma ognistą tarczę. Kruk, szpila, dobrze, bardzo ładnie. Atakuj, stary, rozwal go. Zrób z niego mielone. Dobra, leci tutaj jakaś, jakieś zatrucie poleciało. 8% za trafienie, jest bardzo dobrze. Spory debuff, bardzo spory debuff. O, no dobra, czy coś jeszcze mogę ciekawego zrobić? Nie będę go bił. Kamieniami, myślę. Zacznijmy go atakować kamieniami. Debuffa psychicznego się nie boję, bo już wrażkę mam. No, no i tyle w sumie. Więc po prostu nie daje nic na uroki. Kamień, kamień, bardzo dobrze, zbita obrona. Bije we mnie. Jeden strzał, nie jest źle, no jest obity. Dobra, czy chcę mu dać jakiegoś tarana? Nie chcę, nie chcę ryzykować kompletnie. Nie ma sensu. Dalej. 1900 HP. 500. 400. 400, dobra, nie żyje. Udało się. Drop? Nie ma dropa niestety, ale udało się pokonać ducha. No i lecimy, słuchajcie, z bossem tak naprawdę tego odcinka, czyli z duchem zimna. Dlatego się boję najbardziej, bo najgorsze jest to, że duch zimna, mimo że się nie wydaje tak trudny, ma bardzo, bardzo dużo HP i ma dosyć dużo odporności. Co za tym idzie, będziemy go tłukli 10 lat. A nie będziemy go tłukli 10 lat, bo kruk ma manę i ona mu się prędzej czy później skończy, więc boję się, że będzie miał mniej many niż on HP, że tak powiem. Ale zobaczymy, widzimy się w walce. A w tym momencie możecie zostawić kciuka w górę, tak swoją drogą. Sobie odpoczywam, więc do was gadam w tym momencie. Zostawcie kciuka. I suba, bo 60% widzów nie subskrybuje mojego kanału. Dalej, w dalszym ciągu, to jest w ogóle strasznie duża liczba, więc w momencie zostawić suba będzie bardzo fajnie. Niedługo 1000, specjal nagram, kończę się reklamować, lecimy się bić. No i stoimy przed duchem zimna. No i atak. No i atak. Jaka taktyka? Nie wiem. Nie wiem tak szczerze, co chcę zrobić. Mogę sobie zrobić coś takiego. Nie daję sobie furii, bo to nie ma żadnego sensu. Zrobimy tak. Elo, kiedy live? Się Kozi Mazak pyta, nie wiem. Nie wiem. Ale jesteś na odcinku, napiszemy mu. Proszę bardzo. Nie, motyl nie pada, jesteś opoką drużyny, nie możesz paść. Dobra, na szczęście chyba nie padł. Pokażę ten czat tutaj. W ogóle to jak się pytał, czy tego. Czy zabijam ludzi, to napisałem mu, że nie. Tak swoją drogą. Dobra, zabity tutaj rycerz. O, obstawa nie żyje. Początek bardzo miły. Skupmy się na walce, bo tak trochę odbiegłem od tego. U mnie jesteś na odcinku. Teraz kręcę. Teraz kręcę, gałganie. Nie wiem, która minuta. Dobra. Dajemy mu debuffa. Dajemy mu debuffa w ten sposób. Jak mnie zamrozi, to w sumie lepiej dla mnie. Może nie będzie mnie atakował wtedy. Pozdrawiam. No to pozdrawiamy również. Kosi Mazaka. Dobra, idzie dosyć lightowo. Zaraz się dziwię, jak dostanę gonga na łeb. Prawdopodobnie. Ale dałem mu tarana, więc całkiem nieźle. Myślę, że możemy go pogryźć. Czemu nie? Gryzienie nie zależy od obrażeń broni. Więc myślę, że możemy całkiem fajnie go uderzyć. Z dynią na końcu oczywiście. No i... No i do boju. Do boju, husaria. Motyl się healnął, bardzo dobrze. No i duch zimna rusza do ataku prawdopodobnie. Kogoś może w tym momencie zabić, ale zobaczymy, co zrobi. Zgon czy nie zgon? Nie zgon, bije w motyla, bardzo dobrze. Mam farta. Okej, gryziemy go, gryziemy go. Słuchajcie, chyba wygramy. Chyba najtrudniejszy z tych duszków okazał się najłatwiejszym, bo tylko na nim nie padłem. Więc całkiem nieźle. Aha, mi się kończy już kondycja. No dobra, to zrobimy coś takiego. Chyba mi nie stać na dynkę. 48, no chyba, no nie, chyba walnę. Dobra. Słuchajcie, uda się, jak nic się uda. Wierzę w to. Nie zabije mnie teraz. Na pewno nie, zawsze tak się dzieje w śmiesznych filmach, że teraz mnie zabija. Nie zabij mnie, dobra, już chciałem się śmiać, dobra. Bardzo dobrze. Kamień. Dokończmy. Dokończmy nasze dzieło. Dwoma kamieniami. I co, i chyba będę się z wami żegnał. Mam nadzieję, że challenge się podobał. Moim zdaniem naprawdę fajna zabawa. Zabity, bardzo dobrze. Dajcie mi drop. Nie ma dropa niestety, a szkoda, bo to by było fajne trofeum. Dziękuję za uwagę, moi drodzy. Widzimy się w sobotę, ewentualnie w środę, bo nie wiem, kiedy wrzucę ten odcinek tak naprawdę, albo w środę, albo w sobotę. Jeżeli jest środa, to zaraz jeszcze was zapraszam do losowania oczywiście wyników konkursu na... Jezus Maria, zabiją mnie. Na Alakaja. Jezus, nie wiem, kiedy to wrzucam. Albo Alakaja, albo już kolejny konkurs. No tak czy siak, jeżeli coś będzie na końcu, teraz to zobaczycie. A ja się z wami żegnam. Zapraszam na Instagrama Elba Kedzierski i siema, siema. Poczekajmy do końca tej walki, bo to nie jest takie oczywiste, że to wygram. Już te rycerze pokazali, co potrafią, ale chyba damy radę. Gdzie? Okej. Trzymaj się, barba.
Runda druga. Dam radę, na spokojnie. Dobra, bajo! Halo, witam serdecznie, to znowuż ja. Jest środek nocy, więc nagrywam bez kamery, ale trzeba jeszcze wylosować osobę, która wygrała Alakaję. Więc jesteśmy sobie tutaj teraz, żeby nie było wszystko na żywo. Sobie klikniemy Start Raffle All Pink Random Winner. Więc uwaga, zwycięzcą konkursu został... Kto to zostanie? Losu. Kamster23, nick Kurczepial. Kurczepial, no dobra. Wygrałeś, gratulacje, jestem z ciebie dumny, czy coś? Przypominam, będziecie pisać do wygrania w tym tygodniu Krioling, więc całkiem spoko, myślę. Możecie pisać w komentarzach swoje niki.